tak powstaje tsunami na jezioru, na jeziorze Niegocin. Zaparłam się mocno, pan kapitan stoi, ja się prawie przewracam, klęczę, boję się, umieram ze strachu. Płyniemy z dziobem do góry. Stąd kilwater. Tak to wygląda. Ale chodź na te wiatry, tu spalą. Tu z tyłu jest. No jest to jest na szerokim kącie, nie mogę pokazać. Teraz jak... Tak jest. Tylko operator się coś nie przetrzymia, bo nie nadąża. No, brawo, kapitan, brawo. Cały Niegocin, no aż zepchnęliśmy wszystkich w szuwary. No
tu jeszcze tam została, ale tutaj zaraz prawie kosmiczna. Zaraz znajdę, który to szybko ściągniesz. Tylko się wydostanę. W międzyczasie dziwne rzeczy to nagrywałam, ale to nie szkodzi. Tak to wygląda kokpit nasz. Na razie tylko wnętrze żaglówki, których tak jest coraz mniej. Zaraz, poczekaj. No teraz będzie wielka pętla mazurska. Pokój zawraca. Nie wiem, co mam filmować, ale filmuję. Proszę. Przód, tył będzie najlepiej. Pochylamy się na prawo. No nie, tak się nie da sfilmować. Wygląda to jak rozpłaszczony filet rybny. No proszę bardzo, nie, to jest pomalowany albo obsany przez mewy. No tego nie stwierdzimy nie dotykając, ale nie mamy na to. Teraz zrobimy odlot, pochuśtamy ją trochę. Nic z nas nie robi. No.
boi, szykuje się do odlotu. Chyba ją wkurzyliśmy z lekka, bo nie wie, co będzie grane. Zrobimy ją karuzelę. Materiał się potnie, powstanie z tego filmy. Rozkręcenie szafy.
jak dla dzieci. Ale nie dajcie się zwieść, to bardzo poważny znak wodny. Skupienie cały czas. Pełna kontrola sytuacji. Wpływamy w strefę ciszy. Dajemy łodzi odpocząć. Znając życie, zacznie się teraz szkolenie. No cóż, ręką nie sięgnę po niego. Zostawimy go. Damy mu czas jeszcze, żeby się zastanowił, czy chce być uratowany. Zatem się w taborze, a my strzelamy. Po co nam głowę? No nie, jednak zadam sobie. Cóż, teraz bym topielca ręką wyjęła. No i proszę, proszę, proszę. Dryfuję bardzo już do portu. Kiedy żeśmy z tym Winkowskim przybili na obiad, pamiętam.